restauracja w 40 minut po otworzeniu drzwi była pełna. Także jeśli będziecie chcieli tutaj przyjść, to proponujemy Wam zarezerwować stolik albo być tutaj zaraz po otwarciu, bo napełniła się restauracja naprawdę bardzo szybko. Nie jest drogo, jest smacznie, bardzo dużo lokalnych ludzi. Serwis tutaj nie jest jakoś przesadnie miły. Nie spinają się zbytnio, żeby być bardzo uprzejmym, ale jest szybko. Jedzenie jest podawane tutaj w miarę sprawnie, nawet jeśli restauracja jest pełna. Stolik się buja trochę, co mnie denerwuje. I już teraz się nie buja. Dostaliśmy prom krakersy. O, teraz widać mu. Kasperek zajada prom krakersy. Co nie dobre krakersy, synek? Spicy są, co? Czy nie? Chyba nie. Pani powiedziała, że spicy. Tak? A nie jest spicy. Ja tam... Dla ciebie to na pewno nie jest spicy. W ogóle nie są spicy. Te to na pewno nie są spicy. Te jasne na pewno nie są spicy. No ale to ciemne. Nie. Są normalne. Woda gazowana, zdrówko. Papierowe menu w czasach czytania kodów QR, a to wiadomo, nie każdy zawsze ma przy sobie telefon, bo wraca z plaży na przykład, albo nie ma czytnika kodów QR, albo nie ma internetu, to takie papierowe menu zaliczam na plus. Fajnie. A tak wygląda menu. Ceny są optymalne. A tutaj mamy sekcję dla wegetarian. Jedliśmy kaczkę i kurczaka i tofu i nie wiem co jeszcze innego możemy spróbować. Wegański kurczak w porcja ryżu gotowanego do tego dla Klaudii. Wygląda super. Kasperek chce krakersa jeszcze. Dobre, synek, smakują krakerciki? Kacper? Kacper teraz czyta chyba książkę. Tak. Co tu jest, żyrafa? Makaron z krewetkami. Wygląda znakomicie. Jest troszeczkę na ostro zrobiony, tak jak poprosiłem. I faktycznie jest pikantny. Kasperek będzie jadł ryż i wegańskiego kurczaczka. Tak jak Klaudia. No i krakersy oczywiście.
Toalety zadbane, czyściutkie. Jeden pisuar jest nieczynny z tego względu, że jest COVID, tak? I musi być dystans. Ale generalnie jest czysto. Plus. Restauracyjka, Buddha Bar. Santa Cruz, tuż przy audytorium. Nie wiem, czy to widać. Za mną tutaj jest. Jak będziecie kiedyś, polecamy. Jesteśmy tutaj trzeci raz. Byliśmy dzisiaj tutaj trzeci raz. I trzeci raz. Wszystko było w porządku. Serwis nie jest jakiś tam specjalnie uprzejmy, ale jest przynajmniej szybki. Także tutaj, jeśli chodzi o ten dział, to tutaj nic się nie zmieniło. Za pierwszym razem też serwis był szybki, ale tam nic specjalnie, niczym się nie wyróżniał. I za drugim razem i dzisiaj było to samo. Ale tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Dania, które tutaj serwują, azjatyckie, są naprawdę smaczne. Porównuję je do restauracji, w której pracowałem w Irlandii, a była to jedna z najlepszych chińskich restauracji na całą Irlandię. I te dania, które są serwowane tutaj, naprawdę nie odbiegają zbytnio smakiem i generalnie wyglądem i tym, jak są podawane od tych, które były serwowane w restauracji, w której pracowałem w Irlandii. W restauracji jest czysto. Jest wszystko zadbane, stolik troszeczkę się bujał, ale to dlatego, że wygląda to tak. Tu jest kamień położony, także ciężko by było to spoziomować, ale po przesunięciu go tam kilku centymetrów już wszystko było w porządku. Druga sprawa jest taka, że toalety są dość zadbane, to nie jest jakiś nowy lokal. A pomimo tego w toaletach nadal jest czysto, nie są jakieś tam zniszczone, nie są jakieś zabrudzone, śmierdzące. Także to też bardzo dużo świadczy o tym, że jest czystość dbana, jest zadbanie o czystość w restauracji, co jest bardzo ważne. Poza tym nic więcej. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych filmików w serii, gdzie polecamy zjeść. Zostańcie z nami na bieżąco, subskrybując nasz kanał. No i oczywiście nie zapomnijcie zmiażdżyć tego kciuka w górę, bo dzięki temu pomagacie szybciej rozwijać nasz kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Heja, cześć!